dobry. Dzień dobry. Ja się stresuję. Jestem z Moniką Kuziołek, która nagrywa filmy codziennie i się stresuje. Witam was wszystkich serdecznie. Dzień dobry. Nikt się nie spodziewał pewnie takiego połączenia. Ja też się nie spodziewałam. Dziękuję, że przyjechałaś. Dziękuję, że mnie zaprosiłaś. Proszę bardzo. Serio, ale w sumie kiedyś kminiłyśmy, żeby coś razem nagrać, ale jakoś kiedyś to nie nagrałyśmy wyszło. Coś do ciebie. Tak, kiedyś nagraliśmy do mnie, jeszcze telefonem w ogóle, ty miał swój kanał. No, ale później też coś kminiłyśmy, ale ostatecznie nie wyszło, a teraz wyszło, więc zajebiście. Także, co dzisiaj robimy? Po tytule widzicie, zamieniamy się swoimi kosmetyczkami. Słuchajcie, moja kosmetyczka jest wyżygana, tylko Monika przyniosła kosmetyczkę, więc moje kosmetyki leżą tam i po prostu moja będzie sobie sięgać. Zamienimy się dzisiaj twarzami, zobaczymy. Wydaje mi się, że my i tak mamy dosyć podobne makijaże. Tak, więc mamy mega podobne. Też widziałam, że przyklejasz te połówki rzęs na koniec i w ogóle, no. Tylko jest taki problem, że rzęsy? Właśnie ja nie mam rzęs. Ja? Dobra, robimy dzisiaj wersję bez rzęs, bo dobra. Ja też mam takie tylko kępki, które używam od tygodnia i to moje ostatnie. Ja też mam takie już przeorane, wiecie, te, więc wyżygane całe. Ja wiem, że będę miała na pewno za ciemny podkład. A bo ja będę śnieżką. Tak. Ja ci powiem szczerze, że ja mam trochę za ciemny podkład i ja zawsze go daję trochę na szyję i trochę wygląda jak pomarańcza, ale trudno, bo ja nie umiem znaleźć dobrego podkładu dla mnie, bo ja jestem tak jasna, że nie potrafię znaleźć dobrego podkładu. Chcę wziąć najjaśniejszy. Ale niektóre są najjaśniejsze i tak są za ciemne dla mnie. Okej, okay, Monika zniknęła, ale zanim zaczniemy, chcę wam coś pokazać. Słuchajcie, jak wiecie, od dawna współpracuję z marką Daniel Wellington. Są to zegarki i tak naprawdę jedyne zegarki, jakie ja mam. Nie mam żadnego zegarka z innej firmy niż Daniel Wellington. Współpracuję z nimi naprawdę od samych moich początków, więc jest to moja szczera opinia. Słuchajcie, przy sobie mam dzisiaj zegarek. Jest to pierwszy zegarek z prostokątną tarczą. Wygląda on następująco. Ten model nazywa się Quardo. Jak widzicie, ja mam go na pasku na prasowanej takiej siateczce. Jest jeszcze jeden rodzaj paska i jest to tłoczona skóra. Ja wybrałam sobie z czarną tarczą oraz takim złotym, no właśnie tym paseczkiem z tej takiej siateczki. No powiedzcie mi, że nie jest on przepiękny. Dostępny jest kolor biały, czarny oraz zielony. Możecie to zobaczyć na stronie DW, którą macie oczywiście w opisie. Paseczek jest oczywiście regulowany, więc będzie dobry tak naprawdę na każdą rękę. Jest w ogóle mega ciekawe zapięcie, które nigdy się samo z siebie nie rozepnie, przynajmniej mi się nigdy nie rozpięło, więc jest to mega bezpieczne i ważne. Co lubię w tym zegarku, to to, że oprócz tego, że pasuje on do eleganckich looków, jest zarówno dobry do takich streetwearowych stylizacji, pięknie zdobi naszą łapkę. Kocham to. Dajcie znać, jak wam się podoba pierwszy model z taką kwadratową, prostokątną tarczą. Dla mnie wygląda niesamowicie. Fajnie, że mamy coś nowego, coś innego. Tak jak powiedziałam, macie link do strony Daniela Wellingtona w opisie. Oraz mam dla was kod zniżkowy. Na kod Kostera macie 15% zniżki i możecie sobie wybrać swój ulubiony zegarek. Ja, tak jak wam mówię, od dawna współpracuję z tą marką. Wszystkie moje zegarki są właśnie od nich. Także w linku w opisie macie więcej. Tam was odsyłam i miłego oglądania. Dzięki. Okej, okay, zaczynamy od jakiejś bazy. Jaką ty masz bazę? Używam. Tak, ona jest zajebista na noc i pod makijaż. To jest mój ulubiony krem. Nie wiem, jestem ciekawa, jak będzie się trzymał mój makijaż. I używam mojej bazy. To jest Ingrid, tak. No. Dobra. Ona jest taka fajna, bo jest rozświetlająca. Ja mam bazę z Volery rozświetlającą i na początku ją używałam, ale jednak łatwiej mi się używa kremu. Ja mam Fenty na całą twarz i Fenty pod oczy. Uwielbiam ten krem, on ma SPF 50. Właśnie Nati go też dostała i ostatnio jak z nią robiłam zamiany kosmetyczek, to też właśnie mi da to samo. On jest naprawdę zajebisty. Ja zawsze też używam kremu pod oczy, bo ja mam lek na trądzie, który mi bardzo wysusza całą twarz i miejsce pod oczami. Dobra, i tak po prostu najpierw krem, a potem bazę, czy dwa naraz i wcierasz? Najpierw daję zazwyczaj krem, ale możesz sobie zrobić dwa naraz, jak chcesz. A to jest pod oczy, nie? Tak, tak, tak. Musisz tak jakby oczy do góry i tak sobie wklepać. Na dół powieki ja jeszcze daję na powiekę dodatkowego. Czujesz nawilżenie? Czuję. I co robisz teraz? Bo ja teraz nakładam podkład zazwyczaj. Tak, ja też podkład, no podkład. Dobra, to super, przynajmniej mamy to samo. Ja używam na zmianę dwóch podkładów i mam Eveline'a, który jest wyżygany i brudny, oraz Fenty, który jest wyżygany i brudny, ale dam tobie Fenty. A ty jaki masz podkład? Ja mam z Benefitu, który jest dla mnie za ciemny, ale i tak go używam. Zajebiście, co jak ja dzisiaj zrobię makijaż, to będziesz wyglądał cały dzień. Serio, no a ja to kurde będę pomarańczą. A i ja jeszcze dużo używam zawsze tego korektora z Too Faced, bo po prostu to nie kryje aż tak dobrze, a to kryje zajebiście i dlatego go daję prawie też na całą twarz. Ja w ogóle widzę, że podkład Moniki jest bardzo kremowy. Tak? Mój jest leisty, więc to będzie dla ciebie też nowość. Mhm. Ja chyba muszę dołożyć tego podkładu, bo za mało. Kurde, no, on będzie ciemny. O Jezus Maria, jak porównamy.
O kurde, no to nieźle. Jak śmiesznie będę wyglądać jak trup. O Jezu, jaka pomarańczowa. No. Ostatni raz byłam taka pomarańczowa, jak robiłam właśnie z Nati zamiany kosmetyczek, bo ona też jest taka ciemna. I ja pieprzę, co tu się wydarzyło? No to wiedziałam, że będę wyglądać jak pomarańcza. Ty nakładasz na oczy, nie nakładaj na oczy podkładu. Kto nakłada na oczy podkład? Ja. Nie. Nie? Nie. A, czyli ja muszę nałożyć w takim razie podkład na oczy? Tak. Ja pitole, czyli ty tak po całym i nawet pod okiem dajesz podkład? No, a nie? Ja zawsze omijam okolice oczu i tutaj robimy korektor sam. Chyba serio? Musisz dodać więcej tego podkładu, bo masz taką odciętą buzię. A ja nakładam w takim razie podkład na oczy. Ja na pewno dzisiaj w tym makijażu nie wyjdę. Mamy płyn micelarny, przed wyjściem zmyjesz się. Tos. Ale mam wrażenie, że mam naprawdę twarz Michaela Jacksona teraz. To jest korektor. Tak. I tego nakładasz gdzie? Wszędzie. Pod oczy, tutaj i tutaj robię tak bum, do góry. Na nos, na czoło, na brodę. I na powieki, ani nie istnieje już? Jak tutaj daję więcej, to zawsze stąd robię sobie pod, też po powiece. Co tak mało? Co? Ja go tyle nawalam. Podkład nic ci nie zakrył. Właśnie jeszcze mi uwydatnił niektóre rzeczy. Ej, tak. Ale ten korektor jest zajebisty. Tak, on jest sztosny. Bardzo mocny. Dobra, no, zrobiłam. Nałożyłaś? Okej, okay, i teraz bierzesz tym grubym ten kolor i tak go rozcierasz po prostu po zagięciu powiek. Po prostu musisz go tam rozetrzeć. Jak nałożyłam ten korektor, to co teraz robisz? Teraz konturuję twarz na mokro. Co? Ej, czuję się, jakbym miała machę na twarzy. No, ja się tak czuję, co ci... Dobra, no i git, teraz tak, co robisz? Teraz biorę korektor. Wyciskasz korektor na ten pędzelek i robisz właśnie sobie też kreskę tu i tak samo z drugiej strony, przez to ten cień, który jest tutaj jakby rozwalony, tak jakby wyciągasz koło nosa, na nosie, broda i czoło. Weźmy sobie, pozadawajmy jakieś pytania, będzie ciekawie wtedy. Dobra, jakie masz do mnie pytania? Co myślisz o T-Mix? Zajebisty. Nie, no czasami jak mi się coś wyświetli, to sobie obejrzę. Ja sama też robię content dla dzieci, ale jakby uważam, że mój T-Mix X był lepszy. Dobrze to nałożyłam? W takich miejscach ty to nakładasz, czy jeszcze gdzieś? Tak, idealnie. Co myślisz o pierwszym Teamie X? O kurde! Lubiłam poprzedni Team X. Ja też pamiętam, że jak ja czasem do ciebie przyjeżdżałam i w ogóle to jakby spoko, sobie czasem z kimś pogadałam i tak dalej, było fajnie. I ja też szczerze oglądałam pierwszy Team X. No spoko, w sumie to tyle. Zanim zadasz mi kolejne mega ekscytujące pytanie, co robisz teraz? Puder. Gąbeczką nakładam ten puder, on jest taki, wiesz, prasowany. O Jezus! Ja robię go tak, wiesz, tak, tak dużo go nakładam i daję pod oczy, na brodę, na czoło. Ja już skończyłam z korektorem. Puder pewnie teraz, no. Tak, i tak, na początku dajesz go pod oczy, potem dajesz go tutaj przy nosie, na brodę, czoło i resztką na policzki, żeby było też na policzkach. Ale dobrze, że mamy w miarę podobne etapy, w sensie robimy w podobnym czasie to samo. Tylko najgorzej będzie, że ty cienie robisz już jak masz oczy, znaczy ja nie robię cieni. Co? No. To po co ci paletka? Bo robię z tej paletki, używam jeden cień do kreski. Kompletnie nic mi nie zakryło. Jak masz puder, to teraz time na contouring. Policzki, czoło tutaj, a nos mniejszym. A ty co robisz potem, jak już nałożyłam puder? Też contouring? Tak. Dobra, mam do ciebie pytanie. Jaki ładny bronzer! Pytanie jest takie. Jak zareagowałaś na to, że będę w teamie, że dołączę do teamu? Jezus, dzisiaj mamy pytania na temat teamu X. Wcześniej przeprowadziłyśmy rozmowę i jak się dowiedziałam, że dołączyłaś, to tak jak ci powiedziałam, zrobisz tak jak uważasz, bo to jest twoje życie i twoje decyzje. No ale przestałaś mieć dla mnie czas, więc już ci nie lubię. A zaprosiła mnie do odcinka. Bo na odcinek przyjechałaś, a na prywatne spotkanie nie przyjeżdżasz. O! To ja mogę to zobaczyć, bo jeżeli to są nagrywki, to wtedy ustalam z produkcją, żeby mi zrobili dzień wolny w nagrywkach, wiesz o co chodzi. A dzisiaj też nagrywają u ciebie? Tak. Jezu, i nie musiałaś nagrywać? Tak. Widzisz jaki luz? A jak reszta ty mu zareagowała, że dzisiaj przyjeżdżasz do mnie na nagrywki, co się gadali? O, Czaro powiedział, żebym ci powiedziała, że cię kocha. Nie, wszyscy jakby w teamie cię lubią, bo zawsze jak jest, że coś mówię o tobie na przykład, to zawsze mówią, że o, fajnie, fajnie, mówią, o, pozdrow, albo o, ja jadę z tobą do Julki. I Czarek dzisiaj powiedział, powiedz jej, że ją kocham i tyle. On udaje Błońskiego. I się naśmiewa z Kacpra, ja go nie lubię. Oh shit. Śmieję się. No. Czy nakładasz jeszcze ten bronzer na nos? Trochę tak, ale tak tylko tymi pozostałościami. Tak, bo, ale tylko tymi tak pozostałościami, tylko tak na, tak wiesz. Co teraz mam zrobić, bo będę siedzieć bezczynnie? Róż z tego, z tej samej. I ty też teraz będziesz robić róż, by the way. Jak się dowiedziałam, że dostałam propozycję i tak dalej, to pierwsze co było, to pomyślałam o Julce i wiedziałam, że muszę z nią porozmawiać i tak dalej i się doradzić i też jej powiedzieć w ogóle, że być po prostu w porządku. No nie wiem, tak po prostu czułam. I wtedy sobie pogadałyśmy, no i Julka mi też
fajnie doradziła i tak dalej, więc fajnie wtedy w niej zobaczyłam taką dojrzałość mega. Ej, kurde, bo ja chyba sobie za dużo tego rzucałam. Ja też. Nie wiedziałam, że takie mocne. Co teraz robisz, Monia? Teraz daję rozświetlacz, no. Same here, ale na początku używam tego. Spryskaj to. Jest. Na taką mokrą buzię używasz tego na policzki, tylko na policzki, bo potrzebny jest nam drugi pędzelek, taki, który używasz, zaraz ci powiem gdzie. Też teraz używasz tego rozświetlacza? Tak. Dobra, i tym małym robię gdzie? No pewnie pod łuk brwiowy. Łuk brwiowy, oko, nos. Dobra, teraz ty mi zadajesz pytanko. Dosyć kontrowersyjne, bo wiesz, kontrowersja jest bardzo dobrze odbierana. Nie chcę ci tutaj atakować, bo nie chcę, może faktycznie ktoś serio odbierze, że jestem chamska, a co mi o to chodzi? Co sądzisz o tym szocie, który lata po TikToku, jak powiedziałeś, że nie chcesz dołączyć do Team X ani ekipy Freeza, a dołączyłaś. Dobra, ja w końcu mogę to wyjaśnić, bo nigdy tego nigdzie nie opowiedziałam, jak to wyglądało. Ja na tamten moment nie chciałam dołączyć do teamu, w sensie, że do tamtego teamu, wiesz o co chodzi, że jakbym dostała propozycję do tamtego teamu. Nie chciałaś być ze mną w teamie? Nie, nie chodzi o to. Tylko po prostu ja nie chciałam do grupy osób, które już mieszkają ze sobą tyle, wbić się, wiesz o co chodzi? I o to mi chodziło, że ja nie chcę dołączać do tamtego teamu. Ja nie wiedziałam, że będzie nowy team, wiesz o co chodzi? A jak dostałam propozycję, że będą nowi ludzie i że będzie wszystko nowe i że to będzie jakby inny, w sensie inny, wiesz o co mi chodzi? To wtedy i tak się długo zastanawiałam. Ja jak byłam na pierwszym spotkaniu, to ja mówię raczej nie, ale po dwóch miesiącach przemyślenia tego wszystkiego i przeanalizowania i porozmawiania z różnymi osobami, w tym z tobą i tak dalej, miałam wszystkie plusy i minusy. Serio, długo mega myślałam i dopiero się zgodziłam. Ale to jest dobry case, zawsze jestem za tym, żeby wypisać sobie plusy i minusy swoich decyzji i na podstawie plusów i minusów zobaczyć, co przeważa i jak mocne masz argumenty za plusami i za minusami. Co teraz robisz właśnie? Teraz brwi. Muszę robić brwi, bo wczoraj byłam na laminacji i trochę nie mogę. No to jeżeli tak, to nie musisz. W sumie i tak w miarę masz wyczesane, jakby, więc jest w miarę git. I używam warstw tego i później jak to zrobisz, to jest takie coś, gdzie robi takie jakby włoski. Wiesz o co chodzi? Tak, to mamy bardzo podobne rzeczy, wiesz, tylko ja mam z Benefitu i taką kredką z NYXa, właśnie takim pisakiem, tak jak ty masz, dorysowuję sobie włoski, więc jakby dobrze, że mamy podobnie, tylko że moje brwi są milion razy ciemniejsze od twoich. No i gęste, ja mam mega takie jasne. Więc skoro nie robisz teraz brwi, to teraz czas na rzęsy. I słuchaj, to jest taki case, że używasz tej szczoteczki, ale zamaczasz w tym tuszu. To masz to, jak ty już wyrobisz trochę włosków, to wtedy żel do brwi to jest właśnie taki... O Jezus, jak mi się zciastkowała cała buzia. O kurde no... Tego ja nie mogę, taki mocny tapet, bo widać mi wszystkie dziury w buzi, jakieś włoski nad tej i pod oczami, co się z korektorem, to by się też tak dzieje? Nie. Po brwiach co robisz? O Jezus, jakie krzaki sobie zrobiłam. Też tuszuję rzęsy, tylko ja nie wzięłam... A kreskę robisz? A! Zapomniałam, tak, teraz robię kreskę i robię ją tym cieniem. Jakąś długą, czy nie? No ja ją tak ciągnę tak dotąd, jakoś tak... Tu. I rozmazujesz ją potem, czy ona jest po prostu kreską? Nie, kreską. To jest kolejne pytanie. Czemu nie chcesz, chyba że chcesz, przyjechać do nas do domu? W sumie nie myślałam nigdy, czemu konkretnie nie chcę. No nie wiem, mam jakąś taką zrazę i czułabym się jakoś nie za dobrze przy tych ludziach, co tam są. Nie wiem, jakoś nie mam wytłumaczenia na to. Po prostu jakoś czuję, że nie chcę. Robisz jeszcze kreskę we wnętrznym kąciku? Tak, tak, tak. A ty nie robisz kreski? Robiłam, ale już nie robię. Od jakiegoś czasu przestałam. Zapomniałam, że jeszcze pod okiem robię ten cień. Ile czasu ty malujesz rzęsy? Zapomniałam, to jeszcze nie maluj dolnych. A już pomalowałam. Co? Tu. Kurde, no wyglądam jak Kleopatra. Ogólnie spoko. Ja nigdy nie robię aż takich mocnych tych kresek. Jezus, bo ja zawsze robię kreski, jak nie mam podkłady. Potem je sobie wyrównuję do ten, a teraz no przegięłam. Tym musisz sobie zrobić pod okiem. I teraz ty rzęsy robisz? Tak. Dobra, no zrobiłam. Coś takiego, ale wyglądasz, Monia. Powiedziała ta, patrzcie na nią. I co, teraz to, tak? Jakie ty masz długie rzęsy, co jest? Z jednej strony masz kolor, a z drugiej masz takie przezroczyste. Najpierw tym kolorem robisz sobie kontur ust i wiesz, wypełniasz. Czekasz chwilę, aż on zaschnie i wtedy tym przezroczystym malujesz. Dobra. I tak. Ej, Beski, tu u ciebie ten makijaż wygląda tak delikatniej o wiele. Nie jest taki tapetowaty jakby. Jakie ty masz usta potężne. Mocne, no. Ja używam dwóch pomadek. Tą daję na sam kontur ust, gdzie tak wiesz, tak jakby na bardziej na, się skupiam na konturze, a to daje tak jakby bardziej na środek. Cześć. O, ja mam cię pytanie. Miałaś mi teraz ty zadać, ale ja mam. Jak ci się podobają nasze piosenki? Na początku się ta siedem mi się podobała, potem ludzie ją tak przehypowali, tak obrzydzili, więc potem jakoś tak mi też tak zeszła. Się stała takim memem. Potem tak średnio te barwy najładniej brzmiały ze wszystkich, nie spodziewałam się. W ogóle nuty youtuberów to nie jest coś, co ja bym słuchała na co dzień, ale jest naprawdę coraz lepiej, moim zdaniem, że macie lepsze brzmienie. Tak z tobą to wiadomo, tak to
niczym, ale każdy robi tekst o niczym tak naprawdę, jeżeli chodzi o youtuberów, ale ma coraz lepsze brzmienie. Dajcie znać, co wy sądzicie. Tak, no ja właśnie uważam, że robimy jakby z piosenki na piosenkę coraz jakby... Tak, coraz fajniej. Progres jest taki, no. To wszystko, co robisz? Tak, i teraz na końcu spryskuję się fikserem. To może nie będę ci go marnować, bo i tak to zaraz zabramy, więc ominiemy to. Ale tak, podsumowanie. Ja zacznę od siebie. Niestety muszę zakryć ci buzię. W kamerze wygląda to dobrze, ale cały mi się zciastkował i mam wrażenie, że jest to właśnie taka bardzo maska. Jest na pewno podkład jaśniejszy niż moja szyja, ale jakby dalej uważam, że jakby ktoś na mnie popatrzył z daleka, to by nie powiedział, że jest aż tak źle. Co ty myślisz o moim makijażu? Widać, że masz dużo tapety. U mnie na przykład tego tak nie widać. Też serio. Tak uważam. Ja mam też może po prostu wielką twarz. Jak ja daję tyle tego korektora, jak? To się to rozpoważa. Mamy podobne twarze, czy nie? Nie, ja mam wielką twarz. Mi się tego daje. Więc u ciebie to jakoś wygląda serio na maskę. U mnie tak nie wygląda. Mm-hmm. Jak tak patrzę po Insta Stories, to jest mega podobny do twojego. W sensie wygląda podobnie do twojego. Też tak uważam, bo jak robiłam te kreski... Bo też robisz kreski... tak brwi, też mam wrażenie, że masz właśnie tak wyciągnięte oko. Nie robisz już kresek, ale robisz tym cieniem, więc wiesz, o co chodzi. Tak, ale tak czy siak, jak robiłam te kreski, to bardzo podobnie to wyglądało jakby... Tak. Wiesz, jakby nagrała Insta Story, nikt by się nie zorientował, dokładnie. Że coś jest nie tak. Teraz ty, zobaczmy, Monię, ty masz te usta potężne, naprawdę. No, w ogóle wyglądam, kurde, dziwnie, jakbym była chora jakaś. Te oczy tak strasznie ci przyciemniły, plus masz krótsze rzęsy ode mnie, więc ja jak pomaluję, to możemy nawet porównać moje rzęsy pomalowane do twoich. U ciebie nie widać, dlatego jakby te rzęsy u ciebie robią mega dużą robotę, jak sobie je zrobisz. Tak, jak sobie je przyklejam, no. Ale usta moim zdaniem zajebiste. Mi się w ogóle pomadka mega podoba, bo jest taka, że się nie lepi przez to, że się daje to, ten to błyszczo... Tak, coat, tak, chyba. I to jest super. Ogólnie jest w miarę podobny do mojego. Brakuje jednak rzęs, moim brakuje zdaniem. Brakuje rzęs, na to na pewno. Ja używam też inaczej pomadek, bo ja używam właśnie dwóch jaśniejszych takich. I oczywiście podkład jest za ciemny, ale ogólnie myślę, że są podobne. Mamy ogólnie mega podobny proces robienia makijażu. I tak właśnie po kolei wszystko szło i w ogóle przy naturalnym świetle tak to wygląda. Jest najgorzej. Dajcie znać oczywiście, co wy sądzicie. Jest źle, tak? Ja bym tak nie wyszła, ja bym się tak nie pomalowała. Podajcie na nasze Instagramy. Coś chcesz jeszcze powiedzieć? Nie, w sumie dzięki, że mnie zaprosiłaś. Proszę bardzo. Kiedyś jak otworzę kanał, to też nagramy. No powiem, bardzo chętnie. Do usłyszenia, do zobaczenia, pa. Bye.